poznaj dziedzictwo Kresów bez wychodzenia z domu. Nowo uruchomiony serwis internetowy pozwala zapoznać się z dziedzictwem Polaków mieszkających na Kresach dawnej Rzeczypospolitej. Tradycyjnie od wielu lat miejscami pielgrzymek turystów szukających śladów polskości na wschodzie są Wilno i Lwów. Ale Kresy to znacznie więcej niż tylko te dwa miasta, zarówno geograficznie, jak i kulturowo. Tereny te miały bardzo bogaty, zróżnicowany charakter, stanowiąc tygiel, w którym mieszały się różne grupy etniczne, religijne i społeczne. Fizyczne dotarcie do licznych, rozproszonych po dużym terenie artefaktów obecności naszych przodków na wschodzie może nastręczać jednak wielu trudności. Ciekawą inicjatywą jest zatem powołany niedawno do życia serwis internetowy, dostępny pod adresem kresymuzeum.pl. Portal umożliwia zapoznanie się ze zbiorami zgromadzonymi przez trzy stowarzyszone instytucje. Muzeum Kresów w Lubaczowie, Muzeum Zamek w Łańcucie oraz Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach. Tematyka obiektów sięga od starodruków, przez malarstwo, przede wszystkim portretowe i przedmioty liturgiczne, po rzeczy codziennego użytku i stare fotografie. Wszystkie udostępnione wirtualnie eksponaty są wyczerpująco opisane. Omówiony jest zarówno kontekst historyczny, jak i pochodzenie konkretnej pozycji. Całość uzupełniają ciekawe przekrojowe teksty poświęcone takim tematom jak zróżnicowane wyznania mieszkańców, walory krajobrazu czy historie znamienitych rodów związanych z regionem, jak na przykład potockich. Interesującą pozycją są również spisane już w naszych czasach relacje osób wspominających swoją młodość na Kresach. Unikatowe świadectwo zwykłych ludzi, sięgających pamięcią do utraconej krainy, w której się wychowali. Gorąco zachęcamy do odwiedzenia portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej, dostępnego pod adresem kresymuzeum.pl.